Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jest to poradnik do lochów, poradnik, którego szczerze mówiąc miałem nie nagrywać, ale sporo osób mnie o niego, że tak powiem, męczyło. Dlaczego go miałem nie nagrywać? No bo to będą informacje tak naprawdę zerżnięte w 100% z forum, czyli coś, co sobie możecie sami znaleźć. Ja tutaj nie będę nic dopowiadał, nie będę nic wyjaśniał, ponieważ nie ma zbytnio co tak naprawdę w tych lochach. No ale mimo wszystko, żeby ten kanał był jakby taki kompletny w informacje shakesowe, to sobie to nagramy. I co, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz dla zasięgów, standardowo. I myślę, że tutaj sobie przejdziemy od razu. Co to są w ogóle lochy? No lochy to są, jak widzicie tutaj, takie miejsca, w których mamy, w każdym miejscu mamy 10, przynajmniej w tych początkowych lochach mamy 10 przeciwników. Za pokonanie każdego z przeciwników dostajemy doświadczenie, możemy dostać golda, możemy dostać zwykły taki itemek, który możemy sobie kupić tutaj w sklepach, oraz jest 25% szans na dostanie itemka epickiego. Oprócz tego w każdym tym miejscu 10 przeciwnik to jest boss i za bossa jest 100% szans na uzyskanie po prostu epickiego itemka. Oprócz tego tak, aby dostać się do tutaj pierwszego lochu i do każdego kolejnego, musimy wydropić klucz z misji. Zaraz powiem w ogóle, jak tutaj do tych lochów się dostawać, że tak powiem. Musimy dostać tutaj klucz z misji. Klucze się pojawiają od pewnego poziomu. Tutaj do pierwszego lochu jest to od 10 poziomu, więc tak naprawdę bardzo szybko już od początku gry nam te lochy towarzyszą. Z tym, że tak, od 10 poziomu to nie oznacza, że jakby wbijacie 10 poziom i od razu pierwsza misja da wam klucz. Może wam dać teraz, tak jak mówiłem w tej ciekawostce, jak wbić 200 poziom w 3 dni, mówiłem wam, że teraz to zmienili i te klucze bardzo szybko dropią do tych lochów, że to jest tak naprawdę 3-4 misje i już macie klucz. Natomiast no, może się też zdarzyć tak, że wam będzie potrzeba kilkanaście misji, więc jakby to nie jest żaden błąd, nie piszcie do supportu, nie piszcie o tym gdziekolwiek, bo po prostu prędzej czy później ten klucz wam wyleci. To zależy od szczęścia. No i teraz tak, może ja sobie tutaj przejdę od razu do takiej ściągi i powiem, do jakiego, jaki loch odblokowujemy. Będę mówił tak, pierwszy od 10 poziomu na misji, czyli pierwszy to jest po prostu numer lochu, czyli tutaj ten pierwszy. I od, co musimy zrobić, aby ten loch odblokować. Klucze, tak jak mówię, no wylatują nam w misjach, także myślę, że to jest akurat zrozumiałe i ok. Pierwszy od 10 poziomu na misji, drugi od 20 poziomu na misji, trzeci od 30 poziomu na misji, czwarty od 40, piąty od 50 poziomu. Szósty, w szóstym jest troszeczkę inaczej, ponieważ od 70 poziomu w gabinecie magii lub od 80 poziomu także na misji. Co za tym idzie, no jeżeli jesteście grzybiarzami i chcecie cisnąć, to musicie sobie tutaj rolować na 70 ten gabinet magii, aby ten klucz wam wyleciał po prostu do tego kolejnego lochu. Natomiast jeżeli nie grzybicie, to musicie cierpliwie czekać, aż wbijecie ten 80 i wtedy sobie z misji tutaj ten kluczyk dostaniecie. Kolejne. Siódmy od 80 poziomu na misji, ósmy od 95 poziomu na misji i dziewiąty od 110 poziomu na misji i w zbrojowni. No w tym dziewiątym to jest tak, że jeżeli by wam na przykład w dany dzień, jeśli grzybicie, nie zostało już żadnej jawki, to macie taką deskę ratunku, że możecie sobie ten klucz właśnie ze zbrojowni wydropić i sobie tam cisnąć dalej z levelem. Kolejne, loch 10 otwiera się sam po ukończeniu wszystkich 9 lochów. Loch 10 to jest tutaj twierdza posemnego czerepu, o ile dobrze pamiętam. Tutaj możecie sobie łatwo wyliczyć, bo tutaj jak widzicie jest taka ścieżka, która nas prowadzi przez wszystkie te lochy. Więc tutaj macie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dokładnie. Dziewiąty to jest piramida szaleństwa i 10 to jest twierdza posemnego czerepu. Także tak jak mówię, 10 otwiera się sam po ukończeniu wszystkich 9 lochów, 11 otwiera się sam po ukończeniu 10 lochu, czyli zamykacie ten, otwiera wam się cyrk grozy, tutaj piekło wam się otwiera po ukończeniu cyrku grozy, 13 piętro wam się otwiera po ukończeniu piekła, to analogicznie, 14 loch, czyli tutaj Esteros, otwiera się po znalezieniu klucza w kopalni klejnotów, jeśli odblokowany jest już 12 loch. Czyli tak naprawdę, no co, jeżeli odblokujecie loch 12, czyli piekło, to możecie sobie szukać w kopalni klejnotów klucza, zamiast gemu powinien wam wylecieć właśnie kluczyk do Esterosu. Poczekajcie, bo tutaj lochy. Dobra, jesteśmy.
Także no tak jak mówię, tak jeżeli chodzi o Esteros, loch 15 otwiera się automatycznie po osiągnięciu 200 poziomu, z tym, że loch 15 to chyba jest tutaj mowa o tej uświęconej tradycją szkole magii. Jeżeli chodzi o Hemoridor i jeżeli chodzi o nordyckich bogów, to oni, do nich klucz po prostu nam wypada z kopalni klejnotów, czyli coś takiego jak Esteros. Wiadomo, że no całą resztę tu musimy już mieć odblokowaną i tak dalej, ten klucz nam wypadnie, więc no jakby z tym tutaj większego problemu nie ma. Co dalej? Portal do piekieł. Co daje nam portal do piekieł? Portal do piekieł to jest... odblokowuje nam się na 99 poziomie postaci. Możemy go uderzyć raz dziennie. Co noc ten portal zyskuje 10% HP, więc jeżeli mu nie zbijemy więcej aniżeli 10, to ta nasza próba danego dnia jest na marne. Portal ten pierwszy... Portal w ogóle ma 5 aktów. I każdy akt ma 10 potworków. Za każdego potworka, którego ubijemy, dostajemy 1% do punktów życia. Jak widzicie, ja tutaj mam 39% premii od portalu. I to właśnie o to chodzi, ponieważ już ubiłem tutaj 39 potworków. Na którym poziomie tak realnie będziecie mu zabierać więcej niż 10% HP? No tak myślę, że 120, 130, coś koło tego. Już będziecie mogli tutaj sobie... Zresztą no bijcie go codziennie, bo jakby to wam nic, nie tracicie nic na tym. Ale tak zabierać więcej niż 10% będziecie jakoś właśnie na 120-130 poziomie, z tego co ja się orientuję. No i co? I tak jak mówię, no macie dostęp do tego miejsca od 99 poziomu. Tutaj wieża, jeżeli chodzi o wieżę, to wieżę odblokowujecie po ukończeniu 9 lochów, pierwszych 9 lochów, wtedy wam się ta wieża odblokowywuje. I ją już tutaj sobie możecie bić. Za każdy poziom z wieży ukończony dostajecie 1% więcej golda z misji. Łącznie, wiadomo, wieża ma 100 przeciwników, czyli łącznie możecie 100% golda z misji więcej zyskiwać, więc no jest to naprawdę sporo. No i tak tutaj sobie przeglądam, czy już wszystko. Wydaje mi się, że wszystko, jeżeli chodzi tutaj o te lochy w strefie światła, wszystko powiedziałem to, co powinienem powiedzieć. Wiecie już, jak je odblokowywać i tak dalej. Wiadomo, jeżeli coś tam nie zrozumiecie, to możecie sobie możecie mnie zapytać w komentarzach na Discordzie, na którego też tam zapraszam serdecznie, możecie wbić link w opisie, też tam mnie możecie dopytać, jakby jeżeli coś nie zrozumiecie. Ale teraz sobie chyba przejdziemy do strefy mroku. I o co tutaj chodzi z tą strefą mroku? Poczekajcie, ja tutaj sobie przełączę i co my tutaj mamy? Dostęp do strefy mroku otrzymujemy po odblokowaniu wieży oraz osiągnięciu 125 poziomu. Czyli tak jak mówię, no to jest generalnie, to się tam jakoś zgrywa ze sobą, bo po ukończeniu pierwszych 9 lochów macie właśnie około 125 poziom, tak mniej więcej. No i tą wieżę macie, mówię, po ukończeniu i tam ewentualnie 1-2 levele sobie dobijacie i macie już dostęp do strefy mroku. Poczekajcie, tutaj jakieś pierdoły. Potwory, które znajdziecie w strefie mroku, są o wiele silniejsze niż te, które już dawno temu pokonaliście. Siły zła odpowiednio je wzmocniły, ale macie kompanów zwierzy do pomocy, więc nie będzie aż tak źle. No właśnie, no i o co tutaj chodzi? W tej strefie mroku to są ci sami przeciwnicy, którzy byli tutaj, z tym, że są oni o wiele silniejsi pod tym względem, że mają o wiele więcej głównie HP. No zostali bardzo wzmocnieni, jeżeli chodzi o to HP, więc tutaj do pomocy potrzebni są nasi towarzysze. Towarzysze, jak widzicie, mamy tutaj. Tych towarzyszy odblokowujemy razem z odblokowaniem wieży, ponieważ oni w wieży też nam pomagają. No i co? No towarzyszy ubieramy tak naprawdę tak samo jak siebie. Dajemy im tutaj itemki, ulepszamy tutaj, każde ulepszenie poziomu kosztuje golda, możemy ich ulepszyć do takiego poziomu, jaki ma nasza postać. Są tutaj odpowiednio wojownik, tylko żeby starczy, jest tutaj mag i jest tutaj Kunegunda, czyli zwiadowca. No i co, no Kunegunda robi zawsze najwięcej, bo to jest jednak zwiadowca, nieraz ona potrafi zabrać na przykład 2/3 HP przeciwnikowi, bo dzięki swoim unikom, więc o nią tutaj polecam jak najlepiej dbać, no ale o innych wiadomo też. Dużo osób też pyta, jak tutaj, w jaki sposób ubierać tych naszych towarzyszy, więc już śpieszę tutaj z odpowiedzią. No co, możecie sobie dropić jakieś itemy ze zbrojowni, z gabinetu magii na jedną cechę, wrzucać je do kibelka, bo jak wiadomo, kibelek zmienia tutaj item, który jest dla wojownika, może zmienić na item, który jest na przykład dla zwiadowcy czy coś w tym stylu.
i możecie sobie w ten sposób je ubierać, ale z wieży oraz ze strefy mroku macie 100% szansę na artefakt. I ten artefakt często nie jest dla waszej klasy, ale jest dla właśnie jakiejś innej klasy. Co za tym idzie, możecie ten artefakt dać sobie waszemu towarzyszowi. Z kopalni wiadomo, często dropią gemy nie dla naszej klasy, tylko dla innych, więc możecie im tutaj wrzucać w te artefakty i w ten sposób je właśnie ubieracie. Okej, okay, no i co my tutaj jeszcze mamy, jeżeli chodzi o tą strefę mroku? Klucz do strefy mroku, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Klucze do strefy mroku zdobywamy w kopalni klejnotów znajdującej się w twierdzy. Jest jednak jedno ale, co najmniej 5 poziomów poprzedniego lochu musi zostać zabezpieczonych. Dokładnie, po odnalezieniu klucza należy wejść w zakładkę lochy, a następnie kliknąć na monetę, jaka pojawi się w prawym dolnym rogu. To ona umożliwia przejścia pomiędzy światami. Dokładnie, no... abyście mogli, jak tutaj sobie w zbezczeszczonych katakumbach dojdziecie do poziomu 6x10, to dopiero wtedy możecie klucz z kopalni wydropić dla kolejnego poziomu tutaj w tej strefie mroku. Nie ma żadnego wymogu, żeby tam mieć kopalnię na jakimś poziomie czy coś w tym stylu, więc to możecie tak naprawdę olać. Tylko po prostu ten klucz wam prędzej czy później wydropi. Jedyny wymóg to jest właśnie posiadanie, zabezpieczenie 5 lochów, 5 przeciwników w poprzednim lochu. Czyli aby wydropić klucz do kopalni Glory, musimy sobie tutaj mieć w zbezczeszczonych katakumbach 6x10 i dopiero możemy tego klucza w naszej kopalni szukać. Dobra, dalej. Co jeszcze tutaj jest istotnego? Tutaj wszystko wiecie. Za zabezpieczenie każdego z poziomów otrzymasz nagrodę. Zawsze otrzymujesz doświadczenie, a do doświadczenia złoto i artefakt. Czyli no mówię, no tak naprawdę tutaj po zabezpieczeniu 13 piętra ten exp nam znacznie spada, jeżeli chodzi o lochy. Te lochy są cięższe do pokonania, dają mniej. No Esteros jeszcze tak w miarę trzyma poziom, ale tutaj te lochy, które zostały dodawane później, dają dosyć mało tego expa. No ale w strefie mroku dają one w dalszym ciągu sporo. Tak naprawdę no 3 nawet potworki w strefie mroku i wbijamy poziom kolejny. Więc no tak naprawdę no one dają dużo, dość, tak więc to jest taka główna nagroda, to właśnie doświadczenie. Oprócz tego, a do doświadczenia złoty artefakt, otrzymujemy go zawsze, artefakty, które dostajemy, mogą być dla nas lub dla pomocników zwierzy, czyli to, co już wam mówiłem, jest 100% na artefakt, ale często jest on dla innej klasy, więc go możemy po prostu dać naszym towarzyszom. Dobra, co tutaj dalej? Uwaga, nagrodą za pokonanie potworów są artefakty dla ciebie oraz twoich pomocników, no to już było. Artefaktów ze strefy mroku nie można spłukać w toalecie, to jest dosyć ważne. Jak wam wyleci jakaś dobra broń nawet dla was ze strefy mroku, to nie polecam jej ulepszać i wydać w nią surowców, bo tych surowców nie odzyskacie. Bo pamiętajcie, że broń z kibla, za broń z kibla nie odzyskujecie surowców u kowala, więc ja to już mówiłem w którymś z poprzednich poradników, mówię to także teraz, żebyście się nie napalali, jeżeli jakaś dobra broń wam poleci, bo po prostu nie dostajecie, jest ona traktowana jakby była z kibla, nawet jest, jak wydropi wam ten artefakt z lochu, to jest napisane, że ten przedmiot był już w toalecie, mimo że nie był, bo jest ona po prostu traktowana jako przedmiot z kibla. Wyjątkiem jest tornado. Z tornada jak wam poleci jakiś epik, to on jest traktowany jako taki zwykły epik, taki sam jak i tutaj ze strefy światła, więc to jest taki jakby wyjątek w tej strefie mroku. Kolejne, uwaga, siła artefaktów ze strefy mroku zależy od poziomu przeciwników. Im wyższy poziom przeciwnika, tym lepszy artefakt. No ja się czasem dziwiłem, że dostawałem dosyć słabe artefakty, ale to widocznie była wina tego, że właśnie przeciwnik był dosyć słaby, jeżeli tutaj chodzi o właśnie o ten loch w strefie mroku względem mojego poziomu. No i okej, to by w zasadzie było na tyle chyba, jeżeli chodzi o poradnik do lochów. Mam nadzieję, że wszystko wam tutaj powiedziałem. Informacje, które tutaj przytoczyłem, są głównie z forum polskiego i ja to zresztą często mówiłem, żeby jak macie jakiś problem, jeżeli chodzi o lochy, nie wiecie jaki klucz czy coś, wchodzicie sobie w Google, wpisujecie lochy Shakes and Fidget, pierwszy link do forum i macie po prostu cały tutaj ten opis, który ja wam właśnie przytoczyłem. Macie to wszystko ładnie opisane, jeżeli chcecie mieć info o strefie mroku, to wpisujecie strefa mroku Shakes and Fidget i także macie odpowiednie tutaj wątki na forum, które właśnie pomagają, żeby to wszystko ogarnąć, żeby coś sobie przypomnieć i tak dalej. No ale mówię, dużo osób mimo wszystko mnie o to prosiło, więc jest.
Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, wbijać na Discorda dla widzów, zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.